doberek, boberek. Intensywny dzień od samego rana. Już byłam z kotem u weterynarza, trochę się tam wysiedziałam, ale miałyśmy kontrolę, zmianę leków i tak dalej, i tak dalej. Teraz za moment wyskakuję i zabieram Was ze sobą do Galerii Północnej, ale to za moment. Nagrałam już dzisiaj film, który też zobaczycie niebawem, taki film pogadankowy, który zobaczycie niebawem tutaj na moim kanale. Jestem już gotowa do wyjścia. O, żeby nie było, jadę właśnie do Galerii Północnej, bo muszę wejść do banku, ale muszę też wejść do kilku sklepów, ponieważ zaczynam już przygotowania oficjalne do wyjazdu do Włoch i potrzebuję kosmetyków, więc zrobimy sobie kolejny przegląd. Jeszcze nie wiem z jakiego sklepu, może z Hebe albo z Rossmana. Zobaczymy, gdzie wejdę w poszukiwaniu tych kosmetyków, które będę potrzebowała na wyjazd i może dzisiaj też pokażę Wam właśnie, co to za kosmetyki. Także lecimy! Jestem właśnie na dziale miniaturek. Patrzcie, Isena wypuściła lakier do włosów wersji mini z ochroną UV. Biorę. Miniaturki to jest zawsze dobra opcja na wyjazdy. Powiem Wam, że ja bardzo lubię ten płyn micelarny z serii Microbiom Physio od Taupe. W ogóle też bardzo fajny jest ten żel. A teraz jest na przecenie, więc sobie wezmę na wyjazd taką małą wersję płynu micelarnego. No oczywiście będę potrzebowała też bacików, więc wezmę sobie te, które są na promocji. Ale też przy okazji Wam powiem, nie kupujcie czegoś takiego. To są te baciki takie mikrozłuszczające, które są z jednej strony ostre jak peeling, a z drugiej strony gładkie. To jest w ogóle niezły zdzierak dla skóry. O, i to mi się podoba. Przyda mi się w torbie mojej plażowej. Biorę, zobaczymy. No i jeszcze maseczki nawilżające w płacie, w saszetkach, idealne na wyjazd. No dobrze, teraz czas na Hebę. Przypominam, że te płatki pod oczy są genialne. A ja na wyjazd wezmę sobie te. Znam już je też doskonale. Dlatego, że mamy tutaj 30 płatków, czyli akurat na 15 dni będę sobie stosować co drugi dzień. Więc taka saszetka idealna w podróży. No i bardzo fajne płatki. W Hebe dostaniecie m.in. jeden z moich ulubionych filtrów blurujących. Tu jest akurat wersja bez koloru, ale ja ten filtr po prostu uwielbiam. Widzicie, jestem już w domu. Weszłam do sklepu Duka, ponieważ potrzebowałam kupić te brytwanki. O. I dzisiaj była też taka promocja, nie wiem czy to dzisiaj, czy do kiedy ta promocja jest i od kiedy trwa, ale jeżeli kupiłam dwie rzeczy, to jedną miałam za połowę ceny, a ponieważ musiałam kupić te dwie rzeczy, no to właśnie. Za całość zapłaciłam, czekajcie. Gdzieś mam tu Paragon. Momento, momento. 90,649. Także bardzo dobrze mi się, słuchajcie, sprawdzają te brytwanki, no ale oczywiście, że one się zużywają w pieczeniu, więc brytwanki, czekajcie, a jak to się mówi? Tak, formy do pieczenia. O, tego słowa mi brakowało, formy do pieczenia, właśnie. Przechodziłam oczywiście obok Reserved i pomyślałam, że a tak sobie wejdę na chwilkę, przelecę co i jak, i co wypatrzyłam? Spodnie. Spodnie, które będą idealne na kostium. Więc zabieram je ze sobą do Włoch. Oczywiście takie siateczkowe, jak widzicie, przezroczyste. I na wyprzedaży za niecałe 56 zł w rozmiarze S. Fajne, bo powiem Wam, że będą mi pasowały do kostiumów, które mam w takim właśnie stylu, w takich kolorach. Więc idealnie pod tym względem. Ale wstąpiłam też jeszcze na bazarek. Kupiłam na bazarku właśnie trochę warzyw i owoców, w tym młode ziemniaki, które będą mi potrzebne do sałatki. I takie przepiękne czereśnie. Ogromne, przepiękne i niesamowicie słodkie. Jak ja lubię owoce sezonowe, słuchajcie. Ja w ogóle lubię owoce i warzywa, ale teraz latem to jest ich tyle, że mogłabym jeść. Winogrona są mi potrzebne do rolki, ale oczywiście później zostaną zjedzone. I zabieram się za robienie obiadu. Dzisiaj będę robić sałatkę Simmental.
Wiem, że jest to coś, czego nie dostaniecie w Polsce, no chyba, że znajdziecie gdzieś na Allegro albo u jakiegoś innego sprzedawcy w internecie, ale my tę sałatkę uwielbiamy od lat. Włoską sałatkę Simmental, to jest taka galaretka z wołowiną w środku. To biorę się za robotę. Idealna na lato. Ta sałatka oczywiście. Obiecałam, że to dzisiaj zrobię, więc to robię. Pokażę Wam mniej więcej, jak już zapakowałam sobie kosmetyczkę moją wyjazdową do Włoch, co ze sobą zabiorę. To jest tylko część. Tutaj jeszcze nie ma kosmetyków do makijażu, których będzie naprawdę duże minimum. I je sobie tutaj spakuję, zaraz Wam pokażę co i jak, ale zaczniemy może właśnie od tej góry. Kosmetyczkę pokazywałam Wam jakiś czas temu, kupiłam ją sobie w Mohito i naprawdę powiem Wam, świetnie się u mnie sprawdza. I tutaj mam górną część, gdzie tu będę mieć na pewno zapakowane pędzle do makijażu, a tutaj już schowałam sobie Lumispa. O, będę mieć ze sobą dwie głowice, czyli tą głowicę tradycyjną i głowicę delikatną. Do codziennego oczyszczania skóry. Lumispa jedzie ze mną obowiązkowo, nie ma bata, nie przerywam kuracji, cały czas stosuję, także czekajcie, zrobię sobie trochę tutaj miejsce, żeby Wam pokazywać po kolei co i jak. Także tutaj będą na pewno pędzle, a tutaj mam Lumispa. Dobra, lecimy dalej. Tak to wygląda, oczywiście pilniczek, maszynki jednorazowe, które zawsze mogą się przydać, serum do rzęs i lalasz. Też Wam ostatnio opowiadałam w denku, że mam nowe opakowanie, cały czas stosuję i też ze mną jedzie. I teraz tak, tutaj mam już futerale, albo będzie w futerale moja nowa szczoteczka soniczna, którą ze sobą zabieram. Zobaczcie, jak ona mi się idealnie tutaj komponuje kolorystycznie do mojej kosmetyczki. Nawet o tym nie pomyślałam, jak zamawiałam sobie tą szczoteczkę, ale podoba mi się, że to tak wyszło. No i jeszcze co jest fajne, że ten futerał tutaj ma wejście USB, przez co też można od razu sobie ładować szczoteczkę w nim. Także świetna sprawa. No dobra, i teraz lecimy z kosmetykami. Biorę sobie to takie złotko, olejek do ciała od marki Eisenberg z małym SPF 6, ale ja ten produkt doskonale znam od wielu, wielu lat i uwielbiam właśnie w okresie wakacyjnym. Widzę, że pięknie pachnie, to jeszcze na skórze wygląda cudownie, tak pięknie podkreśla jej kolor, cudownie błyszczy, pielęgnuje, więc nie biorę ze sobą żadnego balsamu do ciała po opalaniu, nie wiem, po plaży, na wieczór i tak po kąpieli, tylko biorę ze sobą ten jeden produkt. Także leci ze mną, leci, jedzie, bo tym razem jedziemy do Włoch samochodem. Jedzie ze mną właśnie Eisenberg i nowe opakowanie. I teraz tak, co my tutaj mamy? No właśnie, kupiłam ten lakier do włosów. Będę go testować. Dzisiaj Wam o nim opowiadałam. Ma mieć filtry UV, nie obciążać włosów.
Kosztował śmieszne pieniądze, bo to małe opakowanie. W porównaniu do takiego podróżnego lakieru do włosów, który zazwyczaj kupuje Stafta, ten taki czarny, na pewno kojarzycie, jego małe opakowanie, takie małe opakowanie kosztuje chyba 14 zł. To jest w ogóle jakiś absurd, za takie mini opakowanie lakieru dawać tyle pieniędzy, jak jeszcze jakiś czas temu duże opakowanie lakieru kosztowało właśnie takie pieniądze. A ten kosztował chyba około 4 zł, tak mi się wydaje. No więc kupiłam sobie dwa opakowania, ale jedno opakowanie leci ze mną do kosmetyczki. Leci tutaj do kosmetyczki i jedzie ze mną do Włoch. Zobaczymy, będę testować, zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Ale wiecie, co mnie też zastanawia, jeśli chodzi o ten lakier? Czy on przez to, że ma filtry, nie będzie zostawiał takiego białego nalotu? Ja tego po prostu nie znoszę. Na ciemnych włosach wygląda to okropnie. No, bardzo jestem jego ciekawa. Dalej, tutaj sobie przelałam tonik, który aktualnie stosuję, z antyoksydantami od Pixie. On ma taką fajną formułę, widzicie? Będzie do stosowania w ciągu dnia, rano, wieczornej pielęgnacji, więc tyle spokojnie mi wystarczy na prawie 3 tygodnie. Ale kolejny kosmetyk, który tutaj widzicie do oczyszczania, to jest żel nawilżający od Slavia, który już doskonale znacie. Zresztą ja ten żel uwielbiam, a on jeszcze daje takie fantastyczne ukojenie, więc na przykład w upalne dni sprawdza się po prostu cudownie, kiedy tam temperatura jest taka wysoka, już nawet o poranku, czy jeszcze wieczorem, do oczyszczania skóry. Bardzo dobry produkt, naprawdę bardzo dobry. Szkoda tylko, że jest dosyć ciężki, bo jest w szklanej butelce. Chociaż ja lubię takie produkty, ale wiecie, na wyjazdy to tak niekoniecznie. Natomiast nie będę go przelewać do niczego innego. Zabieram po prostu całe opakowanie. Teraz nie muszę się martwić tym, że waga, wiecie, w walizce czy coś. Więc spokojnie mogę zabrać ze sobą całe opakowanie. Buteleczka leci, jedzie ze mną do Włoch. Co ja mam z tym leci? Nie wiem. Jedzie ze mną do Włoch, żel nawilżający do mycia twarzy od Slavia Cosmetics. Dalej. Tak, kupiłam to opakowanie płynu micelarnego do twarzy i oczu. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza, zresztą już wam dzisiaj o tym mówiłam. Będzie idealny właśnie na 3 tygodnie. Chociaż ja makijażu na wakacjach robię bardzo mało, bardzo mało. To i tak mimo wszystko lubię mieć taki produkt ze sobą. W razie gdy będziemy coś, wiecie, wychodzić wieczorem i potem trzeba będzie to zmyć, czy oczy. Co jest dla mnie bardzo istotne, to to, że to jest jeden z niewielu produktów oczyszczających do twarzy, właśnie takich micelarnych, myjących od Taupe, który nie podrażnia moich oczu. Więc to ze sobą zabieram. Dalej. Dalej mamy serum. Przecież w porannej pielęgnacji serum musi być obowiązkowo. I właśnie zabieram ze sobą serum Vitinia Skin Love. Kocham to serum, uwielbiam. Po prostu ono jest tak fajne, pięknie pachnie. Ta jego delikatna, widzicie, lekka, taka mleczna formuła, która fantastycznie pracuje na skórze, super się wkłania. Teraz jeszcze w te upały. To jest idealne rozwiązanie w porannej i wieczornej pielęgnacji. Skład, bardzo dobre substancje aktywne. Także biorę ze sobą, no też jest buteleczka szklana, ale na szczęście mniejsza niż żelu od Slavia. Także zabieram ze sobą na wakacje obowiązkowo. Będzie w porannej, wieczornej pielęgnacji. Biorę też lekki krem pod oczy z Nuskin, właśnie ten, który tutaj widzicie. On bardzo fajnie pracuje na skórze i właśnie przez to, że jest lekki i jest w tubce, idealnie sprawdzi mi się na podróż. A jeśli jeszcze jesteśmy przy twarzy, to biorę też krem w takiej mini wersji, krem Renutrif, taki Energy Cream, który jest dosyć taki gęsty, więc będzie też super w takiej regeneracji wieczornej, ponieważ rano i w ciągu dnia będę stosować filtr na twarz, to nie potrzebuję kremu takiego na dzień, że tak powiem, jakiegoś treściwego, bo od razu po prostu po serum będę nakładać filtr, natomiast w wieczornej pielęgnacji, w regeneracji, odbudowie skóry obowiązkowo musi ten kosmetyk u mnie być. Silne nawilżenie, odbudowa bariery hydrolipidowej, wygładzenie skóry, wzmocnienie, regeneracja, więc to będzie na pewno to. I tutaj widzicie, mam
maseczki, które ze sobą zabieram. Te dwie maseczki z Isany, które Wam pokazywałam dzisiaj, nawilżające. Płatki, które będę stosować codziennie rano, też silnie nawilżające. Tutaj mam jeszcze taką maskę nanostrukturalną z Retix C, którą też bardzo, bardzo lubię. Kilka razy Wam już ją pokazywałam na różnych wyjazdach właśnie do Włoch między innymi, więc zostało mi ostatnie opakowanie, biorę ją ze sobą. Kolejna maska na twarz od DP Dermaceutical, genialna zresztą, silnie nawilżająca, z peptydami, z cynkiem, fantastyczna maska. I kolejna maska, silnie, intensywnie nawilżająca, od Nuskin. Uwielbiam tą maseczkę. One są w Polsce niedostępne. Raz na jakiś czas robię takie większe zamówienie i sprowadzam razem z Chris te maseczki ze Stanów. Cenowo wychodzą genialnie i skład jest fantastyczny, a przede wszystkim to silne, intensywne nawilżenie. Także widzicie, ja na wyjeździe stawiam przede wszystkim na intensywne nawilżenie, odbudowa, regenerację, nawilżający żel do mycia twarzy, świetne serum, antyoksydanty, substancje aktywne, to co jest mi potrzebne, łagodne mycie, tutaj znowu też mam antyoksydanty, które dalej będą mi potrzebne, no i odbudowa wieczornej pielęgnacji, czyli krem na noc. I zostało mi jeszcze kilka produktów, a mianowicie biorę ze sobą taką małą wersję peelingu do ciała egzotycznego od Poreless. Będzie idealny właśnie, żeby go sobie zużyć na wakacjach. Biorę antyperspirant w rolce od SVR, który też świetnie się sprawdza na włoską pogodę, w takie upały. I zostały mi produkty pielęgnacyjne do włosów. Mam tutaj serię tą pomarańczową, którą uwielbiam, jeśli chodzi o kolor. I zawsze, kiedy wyjeżdżam do Włoch, w zeszłym roku miałam, w tym roku też mam, zawsze ze sobą biorę właśnie tą pomarańczową serię, która dba o kolor, dba o nawilżenie, dba o regenerację. To jest szampon i odżywka, plus jeszcze taki doczyszczający szampon, czyli Maxi Wash. Te miniaturki starczają, słuchajcie, naprawdę na bardzo dużo, na bardzo długo. I to jest świetne rozwiązanie, bo nie dość, że mamy tutaj takie właśnie minisy podróżne, to one są jeszcze, uwaga, w takich opakowaniach, że można je sobie zakręcić. Czyli zużyć na kilka razy. I naprawdę, słuchajcie, starczają na kilka razy. Natomiast ja też już Wam kiedyś o tym mówiłam, że Włoszki w ogóle bardzo dbają o włosy. Bardzo, bardzo dbają o Włoszki, szczególnie południowe Włoszki. Dbają o te włosy. I Daniela ma bardzo dużo, Daniela, siostra Massimo, ma bardzo dużo fajnych kosmetyków właśnie do włosów. Więc to jest zawsze też dla mnie okazja, żeby sobie potestować różne produkty. Więc jak te minisy mi się skończą, to będę mieć produkty jej, które będę sobie testować. Ona o tym wie i zawsze się zgadza i daje mi spokojnie do testowania. Więc to jest u mnie taka podstawa, którą muszę ze sobą mieć. I jeszcze biorę olejek z Olaplexu, które też uwielbiam i aktualnie stosuję. Zawsze na wykończenie do włosów nie biorę żadnych wcierek, nie biorę żadnego peelingu, rezygnuję z tego na wyjazd. Dopiero jak wrócę do Polski, to wybiorę się na jakiś fajny zabieg regenerujący na włosy, ale tak to, słuchajcie, wygląda, jeśli rozmawiamy o mojej kosmetyczce. No i teraz pewnie sobie myślicie, dobra Anita, a co z resztą? Gdzie są filtry? Gdzie jest reszta? Reszta też będzie i to dosyć dużej ilości, ale nie w tej kosmetyczce. Po pierwsze dlatego, że mi się tutaj nie zmieści, bo mam tego sporo, a po drugie to będą produkty, które będę mieć ze sobą w torbie plażowej, bo w torbie plażowej mam oddzielną kosmetyczkę z takimi właśnie rzeczami, które zabieram ze sobą na plażę, które są mi potrzebne do reaplikacji w ciągu dnia, filtry i nie tylko, więc też Wam pokażę, może już w następnym filmie, jak będzie wyglądała właśnie ta druga część mojej pielęgnacji, czyli ta ochrona przeciwsłoneczna, dopełnienie tej pielęgnacji, dodatkowe kosmetyki, dodatkowe gadżety, które ze sobą zabieram, ale taka podstawa, podstawa, czyli to, co ze mną jedzie, pielęgnacyjnego do twarzy i do włosów, będzie właśnie tutaj. Więc już znacie wszystkie najważniejsze produkty. Raczej nie podejrzewam, żebym jeszcze coś tutaj dokładała. Może się tak zdarzyć,
ale jeśli się tak zdarzy, to opowiem Wam o tym w następnym vlogu, kiedy będę pokazywała Wam resztę tej pielęgnacji. Na razie, widzicie, wygląda to właśnie tak. A my dzisiaj wyszliśmy z Maxem i sprawdzamy nową restaurację, która się koło nas otworzyła w naszej okolicy, która nazywa się Roma Aroma Pizza e Pasta. I powiem Wam, że mają bardzo ciekawe menu, to mi się podoba. Jest dużo naprawdę fajnych dań. Co prawda, my dzisiaj zjemy pizzę, więc Massimo będzie brał capricciosę, a ja będę brać parmę. Ale zobaczcie na to. Patrzcie na to! Zmieniliśmy miejsce, wyszliśmy na zewnątrz, bo jest tutaj troszkę chłodniej. Tak wygląda moja pizza parma. Prezentuje się dobrze, zobaczymy jak będzie ze smakiem. A tu jest pizza capricciosa Massimo. Widać, że jest to pizza, która pochodzi z pieca, wychodzi z pieca elektrycznego. No ale zobaczymy zaraz jak będzie ze smakiem.